Dzisiejsze spotkanie jest poświęcone 55. rocznicy powstania Ochotniczych Łowców Pracy. Jest to okazja do podzielenia się z Państwem historią, osiągnięciami i potrzebą funkcjonowania naszej instytucji. W związku z dzisiejszym świętem zorganizowane zostały targi pracy, na które zaprosiliśmy pracodawców z 4 firm. Osoby zainteresowane będą mogły skorzystać również z indywidualnych porad doradców zawodowych. Można przeprowadzać testy, kwestionariusze zainteresowań zawodowych oraz mogą skorzystać z porad pośrednika pracy, który posiada oferty pracy w kraju i za granicą. Ponadto w pomieszczeniu Chówca, czyli poniżej, tam jak się wchodzi do budynku, schodzi się po schodach, przeprowadzony zostanie nieodpłatny kurs kas fiskalnych zorganizowany przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży i Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży. Po krótkim wprowadzeniu Państwa w genezę dzisiejszego spotkania mam zaszczyt zaprosić na obejrzenie i wysłuchanie krótkiej opowieści o działalności Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Przemyślu i Chówca Pracy, która zaprezentowana zostanie przez wychowawcę Chówca, pana Łukasza Stępnickiego. Wraz z zachodzącymi zmianami społeczno-ekonomicznymi zakres działalności Ochotniczych Chówców Pracy został poszerzony o zadania z zakresu rynku pracy. Powstające jednostki organizacyjne działają w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Struktura tutaj naszego centrum przedstawia się w sposób następujący. W skład wchodzi Młodzieżowe Biuro Pracy, Klub Pracy, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej, Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży, programy EFS, Refundacja, Punkty Pośrednictwa Pracy w Przeworsku i Jarosławiu, Młodzieżowe Centra Kariery w Przeworsku i Cieszynowie oraz Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Jarosławiu. Mobilne Centrum Informacji Zawodowej. Tutaj mamy dwóch doradców zawodowych, panią Martę Wykę i panią Dorotę Markowską-Słysz. Kto jest adresatem usług tego mobilnego centrum? Przede wszystkim jest to młodzież w wieku 15-25 lat, uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studenci, absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, zagrożeni bezrobociem i bezrobotni, szkolne ośrodki kariery, osoby szczególnie zagrożone, czyli osadzenie, młodzież w domach dziecka i zakładach wychowawczych, szkołach specjalnych. Jakie są zadania mobilnego centrum informacji? Przede wszystkim udzielanie indywidualnych porad informacji zawodowych, prowadzenie grupowych porad zawodowych i informacji zawodowej dla młodzieży uczącej się, absolwentów, młodzieży poszukującej pracy, zapewnienie dostępu do wykonywania specjalistycznych badań predyspozycji zawodowych, gromadzenie i upowszechnianie informacji zawodowych opracowanych i wydawanych przez Centrum Metodyczne Informacji Zawodowej, pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych. Tutaj mamy właśnie doradcę zawodowego na zajęciach z dziećmi w Świetlicy. Tutaj mamy grupową poradę zawodową, zajęcia z programu Moja Pierwsza Praca przeprowadzone w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu. Następnie mamy Młodzieżowe Biuro Pracy. Pośrednikiem pracy jest pani Monika Walaszek. Zadania. Podstawowym zadaniem MBP jest prowadzenie pośrednictwa pracy w kraju dla młodzieży uczącej się i bezrobotnej oraz umożliwienie im zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych. Za granicą umożliwienie naszym klientom bezpośredniego kontaktu z pracodawcami podczas giełd pracy i targów pracy, bezpośredni kontakt z pracodawcami w celu pozyskania ofert pracy, realizacja ofert pracy, czyli kierowanie do pracy. Tutaj mamy zajęcia grupowe z zakresu rynku pracy także przeprowadzane w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu. Usługi Krajowego Pośrednictwa Pracy obejmują prowadzenie ewidencji osób poszukujących pracy, poszukiwanie i gromadzenie ofert pracy, udzielanie osobom poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników, wspieranie klientów poprzez świadczenie usług z zakresu rynku pracy. W Młodzieżowym Biurze Pracy może zarejestrować się każdy, kto ukończył 16 lat. Na podstawie legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów. Tutaj mamy przemyskie targi edukacji i pracy organizowane przez nasze centrum i Chówiec Pracy. Praca za granicą. W chwili obecnej Młodzieżowe Biuro Pracy w Przemyślu prowadzi rekrutację do pracy w Holandii przy zbiorach, pakowaniu oraz pielęgnacji owoców i warzyw. Ponadto organizuje szereg spotkań rekrutacyjnych do pracy w krajach całej Unii Europejskiej. Wszystkie oferty pracy są przesyłane przez sprawdzonych pracodawców, którzy podpisali porozumienie o współpracy z Podkarpacką Wojewódzką Komendą OHP w Rzeszowie i naszym centrum właśnie tutaj w Przemyślu. Tutaj mamy spotkanie rekrutacyjne zorganizowane przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Przemyślu. Tutaj mamy zdjęcia przedstawiające pracę i zbiory przy pielęgnacji warzyw i owoców.
Co oferujemy w ramach pośrednictwa zagranicznego? Przede wszystkim zatrudnienie poprzez sprawdzone firmy oferujące legalną pracę w oparciu o umowę, o pracę z opłaconymi składkami ubezpieczeniowymi oraz zdrowotnymi, a także pracodawcy współpracujący z Młodzieżowym Biurem Pracy zapewniają zakwaterowanie oraz dojazdy do miejsca pracy, a także cotygodniową wypłatę. Tutaj mamy zdjęcia przedstawiające pakowanie owoców i warzyw. Następnie klub pracy. Liderem klubu pracy jest pan Janusz Cholewa. Co to jest klub pracy? Przede wszystkim szybko zachodzące zmiany na współczesnym rynku pracy stawiają przed nami nowe wyzwania i jednym ze sposobów przystosowania się do lepszego funkcjonowania na rynku pracy jest właśnie czynny udział w zajęciach klubu pracy. W czasie zajęć uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy nimi rządzące, analizują potrzeby lokalnego rynku pracy, odkrywają własne umiejętności, możliwości, predyspozycje zawodowe oraz mocne i słabe strony, nabywają wiedzę z zakresu technik i metod poszukiwania pracy, nabywają umiejętności sporządzenia dokumentów aplikacyjnych, przygotowują się do prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Zadania klubu pracy. Przede wszystkim prowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej, prowadzenie grupowych porad informacji zawodowych dla młodzieży uczącej się i bezrobotnej, udzielanie porad przy wyborze i zmianie kwalifikacji zawodowych, określenie przydatności do zawodu, udzielanie informacji o możliwościach szkolenia i przekwalifikowania, organizowanie i realizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości. Tu jest właśnie pan Janusz Cholewa podczas zajęć informacyjnych z młodzieżą że w Zespole Szkół Ekonomicznych w Przemyślu. Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży. Kierownikiem ROSZM w Przemyślu jest pani Joanna Majewska. Działalność. ROSZM organizuje nabory na różnego rodzaju kursy zawodowe i doszkalające. Oferta kursów jest szeroka, od kursów kasy fiskalnej, ABC przedsiębiorczości, po kursy kwalifikacyjne na wózek widłowy, kursy pedagogiczne, kursy języka migowego. Szkolenia są dostępne dla wszystkich osób, niezależnie od wieku. Organizujemy także nabory na kursy płatne w atrakcyjnych cenach oraz na kursy bezpłatne. Tutaj mamy niektóre z kursów organizowanych przez Przemyski ROSZM. Następnie Europejski Fundusz Społeczny. Tą dziedziną u nas w centrum zajmuje się starszy referent do spraw wdrażania programów, pani Monika Szacka. Ochotnicze główce pracy są realizatorem projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I właśnie głównym celem podejmowanych tutaj przedsięwzięć jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu młodzieży wchodzącej na rynek pracy poprzez objęcie usługami aktywizującymi. Promocja postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży poprzez przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności dotyczących uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Powrót do systemu edukacyjnego, wybór i zmiana kwalifikacji zawodowych oraz usamodzielnienie się. Nabycie umiejętności w dostosowaniu się do wymogów współczesnego rynku pracy. Ponadto OHP realizują projekt pod nazwą OHP jako realizator usług rynku pracy, w ramach którego powstały jednostki jak PPP, MCK i OSZ, o którym mówiłem już na początku. Jednostki te realizują zadania z zakresu rynku pracy, to jest pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz organizacji szkoleń, kursów kwalifikacyjnych i zawodowych. Adresatami realizowanego projektu jest młodzież bezrobotna, nieaktywna zawodowo w wieku 16-24 lat, zagrożona wykluczeniem społecznym, mająca trudności ze znalezieniem zatrudnienia z powodu braku wystarczających kwalifikacji i umiejętności zawodowych odpowiadających aktualnym potrzebom rynku pracy. Tutaj jeszcze zwracamy uwagę na wolontariat. Otóż od początku tego roku 4 osoby zawarły umowę o wykonywanie właśnie pracy w ramach wolontariatu tutaj u nas. I uczestnicy na wolontariacie mają możliwość doskonalenia swojej właśnie umiejętności organizacyjnych, pracy w grupie oraz pracy z młodzieżą. Sprawy związane z refundacją, tymi sprawami zajmuje się u nas inspektor do spraw refundacji, pani Dorota Sieracka. Tutaj mamy rozporządzenie ministra i społecznej, według którego ochotnicze ofice pracy zajmują się wypłatą refundacji ze środków Funduszu Pracy pracownikom młodocianym w ramach nauki zawodu. Kufiec pracy 913 w Przemyślu. Jego komendantem jest pani Wioletta Pszonak, wychowawcami pani Joanna Żaczek, pan Henryk Szczepanowicz i pan Łukasz Stebnicki. I oferta kufca pracy także skierowana jest właśnie do specyficznej grupy młodzieży, która w normalnym trybie nie potrafi uzyskać wykształcenia gimnazjalnego lub zawodowego, co najczęściej jest spowodowane po prostu występowaniem trudności dydaktycznych i wychowawczych. Jeśli przypatrzymy się tej młodzieży bliżej, możemy dostrzec, że właśnie to wykształcenie w ramach OHP jest dla nich, że tak powiem, jedną z nielicznych szans na ukończenie po prostu szkoły i zdobycie jakiegokolwiek wykształcenia.
Kto może skorzystać z oferty chówca pracy? Przede wszystkim młodzież w wieku 15-18 lat, młodzież opóźniona w systemie edukacji, młodzież zagrożona demoralizacją, młodzież z deficytami rozwojowymi, o zmniejszonych szansach życiowych, młodzież pragnąca podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Charakterystyka procesu kształcenia. Zdobywanie wykształcenia w zasadzie uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wykształcenia ogólnego i zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty. Jest wielką szansą dla młodzieży opóźnionej w nauce i zaniedbanej wychowawczo. Kształcenie ogólne uczestników OHP to szkoły publiczne prowadzone przez samorządy, natomiast kształcenie zawodowe uczestników to pracodawcy zewnętrzni na zasadzie pracownika młodocianego. I na koniec jeszcze tutaj, że w trakcie roku nasza młodzież wspólnie z wychowawcami bierze często udział właśnie w obchodach różnych rocznic historycznych, świąt narodowych. Tutaj mamy właśnie obchody wybuchu II wojny światowej. Tutaj mamy niżej przy pomniku Józefa Piłsudskiego młodzież z okazji święta niepodległości, a także przy pomniku Jana Pawła II z okazji 34. rocznicy wyboru właśnie Karola Wojtyły na papieża. Dziękuję za uwagę. Współpraca z OHP jest współpracą stałą i odbywa się praktycznie od roku 1998. Tak. My współpracowaliśmy na wielu polach, w wielu dziedzinach, ale główne zagadnienia to są związane z edukacją tych, o których pani dyrektor tutaj mówiła, wykluczonych, szczególnie uczniów niedostosowanych społecznie, tych, którzy nie mogą w szkołach młodzieżowych ukończyć edukacji, chociażby na poziomie gimnazjalnym. Oczywiście po gimnazjum też stwarzamy tym uczniom warunki do kontynuowania nauki zarówno w naszych szkołach, jak i wiem, że OHP prowadzi również takie współpracę ze szkołami młodzieżowymi na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. Powiem tak, mówiąc o 55 latach działalności ochotniczych chówców pracy, muszę wspomnieć też o wcześniejszej historii, bo w 1936 roku Ignacy Mościcki utworzył Junackie Chówce Pracy po to, żeby nastąpił wzrost gospodarczy. Potem to się przekształcało w różny sposób, aż do 1958 roku, kiedy te ochotnicze chówce pracy już zostały faktycznie dekretem powołane. Ale nie mówimy na przykład się głośno o tym, bo te ochotnicze chówce pracy czasami jeszcze, już nie tak często, jak pamiętam, 3 lata temu są postrzegane jako taki relikt postkomunistyczny. W junackich obozach pracy po II wojnie światowej pracował na przykład Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Gro różnych ludzi, którzy potem stawali się bardzo osobami sławnymi. Czyli taki akurat przykład, bo już jest taki dla mnie bardzo prestiżowy. Ochotnicze chówce pracy zmieniały się w zależności od czasu, kiedy funkcjonowały. Znaczy mieliśmy ustrój wcześniej PRL-owski, więc te obozy wyglądały, te chówce wyglądały inaczej, inaczej kształciły, inaczej wyglądała nauka, inaczej to wszystko funkcjonowało. Dzisiaj ja pracuję akurat w ochotniczych chówcach pracy od 3 lat i muszę powiedzieć, że ta firma stała się bardzo nowoczesną jednostką, która w bardzo wieloraki sposób proponuje różne rozwiązania, począwszy od kształcenia, skończywszy na rynku pracy, o szkoleniach różnego rodzaju, to nawet nie wspominam. Oprócz pierwszej działalności, którą mamy, czyli kształcenie, wychowanie dla młodzieży, ten system opiekuńczy, gdzie młodzież może ukończyć szkoły, gdzie może zdobyć zawód, mamy działalność związaną z rynkiem pracy, czyli tutaj mamy akurat na Podkarpaciu 4 centra edukacji pracy młodzieży, które dzielą się na różne jednostki, nie będę Państwu wymieniał, bo ta struktura nasza jest dosyć skomplikowana. Jeżeli Państwo potrzebujecie, tutaj też mamy taką rozpiskę. Te centra zajmują się od poszukiwania ofert pracy i w Polsce, za granicą, poprzez doradztwo zawodowe, poprzez różnego rodzaju szkolenia, oprócz różnego rodzaju, proponuję różnego rodzaju zajęcia. My pracujemy na przykład także w więzieniach. Tutaj prowadzimy różnego rodzaju zajęcia z aktywnego poszukiwania pracy. Tak naprawdę sprawdzamy też przede wszystkim przez dyspozycję tych ludzi, bo to nie sztuka znaleźć pracy, nie wiedząc. Czasami jest tak, że ktoś chciałby pracować w danym zawodzie, ale nie ma do tego predyspozycji, więc staramy się uzmysłowić tym osobom, że powinny jednak albo kształcić, albo dokształcać w zupełnie innej ścieżce, bo tutaj mają talent i niekoniecznie w tej drugiej stronie. Sami Państwo obserwujecie różne programy typu Voice of Poland albo różne inne tego typu rzeczy. Pojawiają się ludzie, którzy świetnie śpiewają, ale pojawiają się tacy, którzy bardzo chcieliby śpiewać i niekoniecznie da się ich słuchać. I my dokładnie robimy to samo. Jeżeli
nie jesteś w stanie sprawdzić się w tej dziedzinie, może powinieneś pójść w drugim kierunku. Dodatkowo dochodzą też działania związane ze szkoleniami. My mamy bardzo rozległą taką siatkę, powiedziałabym nawet, szkolnictwa, bo oprócz tego, że mamy rejonowe siatki szkolenia zawodowego młodzieży, które proponują przeróżnego rodzaju szkolenia, tak w projekcie, który od 4 lat u nas funkcjonuje, OHP jako realizator usług rynku pracy, powstały ośrodki szkolenia zawodowego, które już w ramach FS-u proponują także szkolenia już stricte pod rynek pracy, bo tutaj mamy, gwarantujemy zatrudnienie, szkoląc poszczególnych ludzi. Tam oczywiście bezpłatnie te kursy się odbywają w Roszynach, tutaj też za bardzo niewielką opłatą proponujemy różnego rodzaju kursy, też potrzebne wielu osobom, począwszy od bukieciarstwa, skończywszy na kursach pedagogicznych, poprzez operatorów wózków jezdniowych i różnego rodzaju szkolenia. Do tego dochodzą też działania związane z Europejskim Funduszem Społecznym. Tutaj my realizujemy mnóstwo od 2004 roku projektów systemowych, i tutaj proponujemy młodzieży, bo tutaj wiadomo, że każda edycja takiego projektu jest skierowana do innej grupy młodzieży, aczkolwiek zawsze tej zagrożonej wykluczeniem społecznym, zajęcia przeróżnego rodzaju, od wsparcia psychologicznego, od zajęć wyrównawczych, gdy ma młodzież problemy w szkole, poprzez kursy prawa jazdy, poprzez kursy ECDL-a, czyli przeróżnych kursów komputerowych, przez też kursy już zawodowe, takie stricte, które też młodzież chce, bo my oczywiście najpierw mamy rozeznanie, pytamy ich, w jakich kursach chcieliby uczestniczyć i potem oni te kursy z powodzeniem kończą. No ostatnio z kursami prawa jazdy to wiadomo, że sytuacja jest skomplikowana, zdawalność jest dosyć niewielka, no ale też przejść przez kursy, zwłaszcza przez kurs prawa jazdy, jeżeli chodzi o teorię, jest od 1 stycznia ciężko i o tym się mówi powszechnie, bo już kursy, już jazdy są no, łatwiejsze. Śmialiśmy się ostatnio, że przez teorię to pewnie już nie jeden teraz posiadacz prawa jazdy mógłby dzisiaj nie przejść. ...prasowej zorganizowanej z okazji 55-lecia powstania ochotniczych chłopców pracy. Organizatorem dzisiejszego przedsięwzięcia jest Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Przemyślu oraz Ochotniczy Chłopiec Pracy w Przemyślu. Następnie chciałabym przywitać serdecznie wszystkie osoby uczestniczące w dzisiejszym spotkaniu. Bardzo serdecznie witam panią Magdalenę Andrzeja-Klecha, podkarpackiego wojewódzkiego komendanta O. Bardzo serdecznie witam panią Ilonę Kusz, przedstawiciela firmy Promedica. Serdecznie witam pana Dawida Bach, przedstawiciela firmy. Serdecznie witam panią Anetę Wierzbicką, przedstawiciela firmy Lidl Corporation. Serdecznie witam pana Janusza Kroczek, dyrektora przemyskiej telewizji kablowej Toja. Witam serdecznie pana Zdzisława Wójcika, redaktora portalu informacyjnego Przemyskie Info. Serdecznie witam. No jeszcze miał przybyć pan redaktor naczelny Gazety Przemyskiej, pan Hubert Lewkowicz, ale go w chwili obecnej jeszcze nie ma. Był u nas też pan Marek Cynkar, który przeprowadził wywiad, ale niestety ze względu na obowiązki musiał wyjść. Dzisiejsze spotkanie jest poświęcone 55. rocznicy powstania Ochotniczych Chłopców Pracy. Jest to okazja do podzielenia się z państwem historią, osiągnięciami i potrzebą funkcjonowania naszej instytucji. W związku z dzisiejszym świętem zorganizowane zostały targi pracy, na które zaprosiliśmy pracodawców z 4 firm. Osoby zainteresowane będą mogły skorzystać również z indywidualnych porad doradców zawodowych. Można przeprowadzać testy, kwestionariusze zainteresowań zawodowych oraz mogą skorzystać z porad pośrednika pracy, który posiada oferty pracy w kraju i za granicą. Ponadto w pomieszczeniu chłopca, czyli poniżej, tam jak się wchodzi do budynku, schodzi się po schodach, przeprowadzony zostanie nieodpłatny kurs kas fiskalnych zorganizowany przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży i Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży. Po krótkim wprowadzeniu państwa w genezę dzisiejszego spotkania mam zaszczyt zaprosić na obejrzenie i wysłuchanie krótkiej opowieści o działalności Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Przemyślu i chłopca pracy, która zaprezentowana zostanie przez wychowawcę chłopca pana Łukasza Stepnickiego. Zapraszam. Dzień dobry, tutaj chciałem państwu zaprezentować właśnie naszą działalność, nasze struktury, właśnie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Przemyślu, którego dyrektorem jest tutaj moja przedmówczyni, pani Krystyna Michalska.
Otóż wraz z zachodzącymi zmianami społeczno-ekonomicznymi zakres działalności ochotniczych hurtów pracy został poszerzony o zadania z zakresu rynku pracy. Powstające jednostki organizacyjne działają w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Struktura tutaj naszego centrum przedstawia się w sposób następujący. W skład wchodzi Młodzieżowe Biuro Pracy, Klub Pracy, Mobilne, Centrum Informacji Zawodowej, Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży, programy EFS, Refundacja, Punkty Pośrednictwa Pracy w Przeworsku i Jarosławiu, Młodzieżowe Centra Kariery w Przeworsku i Cieszynowie oraz Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Jarosławiu. Mobilne Centrum Informacji Zawodowej. Tutaj mamy dwóch doradców zawodowych, panią Martę Wykę i panią Dorotę Markowską-Słysz. Kto jest adresatem usług tego mobilnego centrum? Przede wszystkim jest to młodzież w wieku 15-25 lat, uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studenci, absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, zagrożeni bezrobociem i bezrobotni, szkolne ośrodki kariery, osoby szczególnie zagrożone, czyli osadzeni, młodzież w domach dziecka i zakładach wychowawczych, szkołach specjalnych. Jakie są zadania Mobilnego Centrum Informacji? Przede wszystkim udzielanie indywidualnych porad informacji zawodowych, prowadzenie grupowych porad zawodowych i informacji zawodowej dla młodzieży uczącej się, absolwentów, młodzieży poszukującej pracy, zapewnienie dostępu do wykonywania specjalistycznych badań predyspozycji zawodowych, gromadzenie i upowszechnianie informacji zawodowych opracowanych i wydawanych przez Centrum Metodyczne Informacji Zawodowej, pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych. Tutaj mamy właśnie doradcę zawodowego na zajęciach z dziećmi w świetlicy. Tutaj mamy grupową poradę zawodową, zajęcia z programu Moja Pierwsza Praca przeprowadzone w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu. Następnie mamy Młodzieżowe Biuro Pracy. Pośrednikiem pracy jest pani Monika Walaszek. Zadania. Podstawowym zadaniem MBP jest prowadzenie pośrednictwa pracy w kraju dla młodzieży uczącej się i bezrobotnej oraz umożliwienie im zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych. Za granicą umożliwienie naszym klientom bezpośredniego kontaktu z pracodawcami podczas giełd pracy i targów pracy, bezpośredni kontakt z pracodawcami w celu pozyskania ofert pracy, realizacja ofert pracy, czyli kierowanie do pracy. Tutaj mamy zajęcia grupowe z zakresu rynku pracy także przeprowadzane w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu. Usługi Krajowego Pośrednictwa Pracy obejmują prowadzenie ewidencji osób poszukujących pracy, poszukiwanie i gromadzenie ofert pracy, udzielanie osobom poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników, wspieranie klientów poprzez świadczenie usług z zakresu rynku pracy. W Młodzieżowym Biurze Pracy może zarejestrować się każdy, kto ukończył 16 lat. Na podstawie legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów. Tutaj mamy przemyskie targi edukacji i pracy organizowane przez nasze centrum i hufiec pracy. Praca za granicą. W chwili obecnej Młodzieżowe Biuro Pracy w Przemyślu prowadzi rekrutację do pracy w Holandii przy zbiorach, pakowaniu oraz pielęgnacji owoców i warzyw. Ponadto organizuje szereg spotkań rekrutacyjnych do pracy w krajach całej Unii Europejskiej. Wszystkie oferty pracy są przesyłane przez sprawdzonych pracodawców, którzy podpisali porozumienie o współpracy z Podkarpacką Wojewódzką Komendą OHP w Rzeszowie i naszym centrum właśnie tutaj w Przemyślu. Tutaj mamy spotkanie rekrutacyjne zorganizowane przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Przemyślu. Tutaj mamy zdjęcia przedstawiające pracę i zbiory przy pielęgnacji warzyw i owoców. Co oferujemy w ramach pośrednictwa zagranicznego? Przede wszystkim zatrudnienie poprzez sprawdzone firmy oferujące legalną pracę w oparciu o umowę o pracę z opłaconymi składkami ubezpieczeniowymi oraz zdrowotnymi, a także pracodawcy współpracujący z Młodzieżowym Biurem Pracy zapewniają zakwaterowanie oraz dojazdy do miejsca pracy, a także cotygodniową wypłatę. Tutaj mamy zdjęcia przedstawiające pakowanie owoców i warzyw. Następnie klub pracy. Liderem klubu pracy jest pan Janusz Cholewa. Co to jest klub pracy? Przede wszystkim szybko zachodzące zmiany na współczesnym rynku pracy stawiają przed nami nowe wyzwania i jednym ze sposobów przystosowania się do lepszego funkcjonowania na rynku pracy jest właśnie czynny udział w zajęciach klubu pracy. W czasie zajęć uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy nimi rządzące, analizują potrzeby lokalnego rynku pracy, odkrywają własne umiejętności, możliwości, predyspozycje zawodowe oraz mocne i słabe strony, nabywają wiedzę z zakresu technik i metod poszukiwania pracy,
nabywają umiejętności sporządzenia dokumentów aplikacyjnych, przygotowują się do prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Zadania klubu pracy. Przede wszystkim prowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej, prowadzenie grupowych porad informacji zawodowych dla młodzieży uczącej się i bezrobotnej, udzielanie porad przy wyborze i zmianie kwalifikacji zawodowych, określenie przydatności do zawodu, udzielanie informacji o możliwościach szkolenia i przekwalifikowania, organizowanie i realizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości. Tu jest właśnie pan Janusz Cholewa podczas zajęć informacyjnych z młodzieżą że w Zespole Szkół Ekonomicznych. Przemyśl. Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży. Kierownikiem ROSZM w Przemyślu jest pani Joanna Majewska. Działalność. ROSZM organizuje nabory na różnego rodzaju kursy zawodowe i doszkalające. Oferta kursów jest szeroka, od kursów kasy fiskalnej, ABC przedsiębiorczości, po kursy kwalifikacyjne na wózek widłowy, kursy pedagogiczne, kursy języka migowego. Szkolenia są dostępne dla wszystkich osób, niezależnie od wieku. Organizujemy także nabory na kursy płatne w atrakcyjnych cenach oraz na kursy bezpłatne. Tutaj mamy niektóre z kursów organizowanych przez Przemyski ROSZM. Następnie Europejski Fundusz Społeczny. Tą dziedziną u nas w centrum zajmuje się starszy referent do spraw wdrażania programów, pani Monika Szacka. Ochotnicze Hufce Pracy są realizatorem projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I właśnie głównym celem podejmowanych tutaj przedsięwzięć jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu młodzieży wchodzącej na rynek pracy poprzez objęcie usługami aktywizującymi, promocja postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży poprzez przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności dotyczących uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, powrót do systemu edukacyjnego, wybór i zmiana kwalifikacji zawodowych oraz usamodzielnienie się, nabycie umiejętności w dostosowaniu się do wymogów współczesnego rynku pracy. Ponadto OHP realizują projekt pod nazwą OHP jako realizator usług rynku pracy, w ramach którego powstały jednostki jak PPP, MCK i OSZ, o którym mówiłem już na początku. Jednostki te realizują zadania z zakresu rynku pracy, to jest pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz organizacji szkoleń, kursów kwalifikacyjnych i zawodowych. Adresatami realizowanego projektu jest młodzież bezrobotna, nieaktywna zawodowo w wieku 16-24 lat, zagrożona wykluczeniem społecznym, mająca trudności ze znalezieniem zatrudnienia z powodu braku wystarczających kwalifikacji i umiejętności zawodowych odpowiadających aktualnym potrzebom rynku pracy. Tutaj jeszcze zwracamy uwagę na wolontariat. Otóż od początku tego roku 4 osoby zawarły umowę o wykonywanie właśnie pracy w ramach wolontariatu tutaj u nas. I uczestnicy na wolontariacie mają możliwość doskonalenia swojej właśnie umiejętności organizacyjnych, pracy w grupie oraz pracy z młodzieżą. Sprawy związane z refundacją, tymi sprawami zajmuje się u nas inspektor do spraw refundacji, pani Dorota Sieracka. Tutaj mamy rozporządzenie ministra i społecznej, według którego ochotnicze Hufce Pracy zajmują się wypłatą refundacji ze środków Funduszu Pracy pracownikom młodocianym w ramach nauki zawodu. Hufiec Pracy 913 w Przemyślu. Jego komendantem jest pani Wioletta Przonak, wychowawcami pani Joanna Żaczek, pan Henryk Szeponowicz i pan Łukasz Stebnicki. I oferta Hufca Pracy także skierowana jest właśnie do specyficznej grupy młodzieży, która w normalnym trybie nie potrafi uzyskać wykształcenia gimnazjalnego lub zawodowego, co najczęściej spowodowane jest po prostu występowaniem trudności dydaktycznych i wychowawczych. Jeśli przypatrzymy się tej młodzieży bliżej, możemy dostrzec, że właśnie to wykształcenie w ramach OHP jest dla nich, że tak powiem, jedną z nielicznych szans na ukończenie po prostu szkoły i zdobycie jakiegokolwiek wykształcenia. Kto może skorzystać z oferty Hufca Pracy? Przede wszystkim młodzież w wieku 15-18 lat, młodzież opóźniona w systemie edukacji, młodzież zagrożona demoralizacją, młodzież z deficytami rozwojowymi, o zmniejszonych szansach życiowych, młodzież pragnąca podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Charakterystyka procesu kształcenia. Zdobywanie wykształcenia w zasadzie uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wykształcenia ogólnego i zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty. Jest wielką szansą dla młodzieży opóźnionej w nauce i zaniedbanej wychowawczo. Kształcenie ogólne uczestników OHP to szkoły publiczne prowadzone przez samorządy, natomiast kształcenie zawodowe uczestników to pracodawcy zewnętrzni na zasadzie pracownika młodocianego. I na koniec jeszcze tutaj, że w trakcie roku nasza młodzież wspólnie z wychowawcami bierze często udział właśnie w obchodach różnych rocznic historycznych, świąt narodowych. Tutaj mamy właśnie obchody wybuchu II wojny światowej. Tutaj mamy niżej przy pomniku Józefa Piłsudskiego młodzież z okazji święta niepodległości, a także
przy pomniku Jana Pawła II z okazji 34. rocznicy wyboru właśnie Karola Wojtyły na papieża. Dziękuję za uwagę. I to w sumie wszystko. Proszę Państwa, ja korzystając jeszcze z chwili czasu, chciałabym serdecznie podziękować Pani Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego. W imieniu chówca pracy, jestem komendantem chówca, chciałam bardzo podziękować Pani Dyrektor, nauczycielom, którzy tak bardzo nam pomagają w opiece nad naszą młodzieżą, tak bardzo rozumieją ich deficyty, ich potrzeby i mają strasznie dużo cierpliwości. Bezpłatnie korzystamy z sal wynajętych przez Panią Dyrektor, także bardzo serdecznie dziękujemy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Pani Dyrektor. Pani Komendant, też bardzo dziękuję. Myślę, że współpraca układa się na tyle dobrze i wspaniale, że będzie trwała nadal, że w jakiś sposób pomożemy tym dzieciom. Bardzo się cieszymy, dziękujemy. Jeszcze serdecznie witam Panią Katarzynę Odrowąż, redaktora Gazety Przemyskiej. Po krótkim wprowadzeniu Państwa w genezę dzisiejszego spotkania, przepraszam, nadszedł czas, aby rozpocząć konferencję prasową Dialog z mediami. Zapraszam wszystkich dziennikarzy i redaktorów do pokoju numer 3, gdzie Pani Komendant Magdalena Andrzeja-Klecha, no i myślę, że Pani Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego, będą odpowiadać wyczerpująco na zadawane pytania przez media. W tej chwili tak, tutaj zostaje... To może ja zapytam tak, jak wygląda organizacja między Państwa instytucjami? To znaczy, czy to jest stała współpraca, czy to raczej odbywa się w konkretnych jakichś wydarzeniach? Tak. To ja poproszę Panią Dyrektor. Współpraca z OHP jest współpracą stałą i odbywa się praktycznie od roku 1998. Tak. My współpracowaliśmy na wielu polach, w wielu dziedzinach, ale główne zagadnienia to są związane z edukacją tych, o których Pani Dyrektor tutaj mówiła, wykluczonych, szczególnie uczniów niedostosowanych społecznie, tych, którzy nie mogą w szkołach młodzieżowych ukończyć edukacji, chociażby na poziomie gimnazjalnym. Oczywiście po gimnazjum też stwarzamy tym uczniom warunki do kontynuowania nauki, zarówno w naszych szkołach, jak i wiem, że OHP prowadzi również takie współpracy ze szkołami młodzieżowymi na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. W tej chwili w Centrum Kształcenia Ustawicznego mamy prawie 120 uczniów. Ja bym chciała tylko dodać, że to jest jakby ta współpraca jest bardzo ważna, dlatego że proszę sobie wyobrazić, że ci uczniowie, którzy nie zdążyli, nie umieli czy z różnych powodów nie skończyli edukacji na poziomie gimnazjum w określonym tym trybie młodzieżowym, praktycznie mogą ukończyć taką szkołę tylko w Przemyślu, Krośnie, Rzeszowie i Iwoniczu, prawda? Tak. Także tutaj młodzież z Przemyśla i okolic ma jedyną możliwość na skończenie gimnazjum w naszej szkole, no z tego dosyć dużego rejonu. I chciałam powiedzieć, że właściwie 80% uczniów, którzy do nas przychodzą, kończą tą szkołę z powodzeniem. I często jest to dla nich taki bodziec do podejmowania dalszych działań w kierunku rozwijania się. No i no daje im taką możliwość na dalszy rozwój edukacyjny, znalezienie pracy potem. A ponieważ OHP prowadzi bardzo dużo działań takich około, nie stricte związanych z edukacją, no bo my prowadzimy lekcje, ale wiele takich działań, które zachęcają tą młodzież, żeby uczestniczyła w zajęciach, żeby przychodziła do szkoły, żeby starała się zmienić swoje podejście zarówno do edukacji, jak i do własnego życia. Dobrze, ja może zapytam, jaki procent tych uczniów, którzy kończą tą szkołę, znajduje później zatrudnienie? Czy prowadzą Państwo takie badania? To znaczy tak, jeżeli chodzi o gimnazjum, to oni jak kończą szkoły, to jeszcze zatrudnienia chyba w niezbyt dużym stopniu. Oni idą dalej najczęściej z tych 80% kończących szkołę. Najczęściej oni prawie wszyscy idą do szkół innych. Między innymi kontynuują naukę w Centrum Kształcenia Ustawicznego w klasach liceum ogólnokształcącego, ale oprócz tego idą też do szkół zawodowych. Mają też możliwość po tym, w związku teraz z reformą edukacji, jak idą do liceum ogólnokształcącego, to mogą potem podjąć dalszą naukę na kursach kwalifikacyjnych.
edukacyjnych, które prowadzimy i my, centrum, ale prowadzi też OHP. Stara się, żeby nie porzucili szkoły ci uczniowie, ci absolwenci gimnazjum. Nie skończyli na tym gimnazjum, bo tak naprawdę to jeszcze żadne wykształcenie. Tutaj OHP prowadzi dużo takich działań i monitorujących, i nadzorujących, i pomagających uczniom wybrać jakąś dalszą szkołę, dalszy jakiś tam etap edukacji. Z naszych statystyk wynika, że uczniowie, którzy kończą już zasadniczą szkołę zawodową, zatrudnialność ich wynosi około 70%. Mamy na przykład świetnych ubezpieczeń, tutaj będę mówić teraz o ogóle, nie tylko o Przemyślu, bo my w końcu w ramach Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy mamy na terenie Podkarpacia 56 jednostek. Z tego mamy 8 chówców pracy, 2 środowiskowe chówce pracy i 1 ośrodek szkolny i wychowania w Iwaniczu. Jeżeli chodzi o zasadniczą szkołę zawodową, bo tak jak pani dyrektor słusznie zauważyła, po gimnazjum to raczej dosyć trudno znaleźć pracę, chociaż od września ubiegłego roku ochotnicze hufce pracy są wpisane w ustawę, która świadczy o tym, że my możemy kursy wykonywać kwalifikacyjne i przekwalifikowujące, czyli te osoby, które mają wykształcenie nawet zawodowe, na takie, które nie pozwala znaleźć pracy, ta młodzież może u nas się przekwalifikować pod kątem już ścisłego zatrudnienia. Około 70% tej młodzieży zdobywa faktycznie pracę. Takim przykładem niech będzie na przykład firma Goodrich w Krośnie, która naszych wychowanków pozostawia. Jeżeli oni już przez 3 lata naprawdę na bardzo dobrym poziomie kształcą młodzież, oni mają już wykwalifikowanych pracowników i chcą ich u siebie zostawiać. Poza tym też prowadzą zakłady, z którymi współpracujemy, taki system promowania młodzieży u siebie, jeżeli młodzież faktycznie dobrze pracuje, jeżeli nie ma problemu z frekwencją, a w szkole zasadniczej nie mamy tego typu problemów, to ta młodzież otrzymuje dodatkowe wynagrodzenia i to ich dodatkowo motywuje. Więc poza premiami mamy także system dodatkowych szkoleń, które proponują zakłady pracy i już takich wykwalifikowanych pracowników chcą po prostu mieć, bo jeżeli my w kogoś inwestujemy, to potem chcemy, żeby ten pracownik u nas pozostawał. Także naprawdę cieszymy się współpracą. Dziękuję w ogóle pani dyrektor, jeżeli państwo pozwolicie, za współpracę dotychczasową. I mamy takich szkół i takich zakładów pracy, którzy stanowią bazę dla naszych młodych ludzi. Mamy naprawdę wiele i naprawdę z nami i z nimi nam się dobrze współpracuje. Ja tu też muszę zauważyć, proszę państwa, że gdyby nie moja kadra wychowawcza, jeżeli chodzi o ten dział opiekuńczo-wychowawczy, to ta młodzież bardzo często nie dochodziłaby do szkół, bo nazwijmy czasami rzecz po imieniu. Czasami zdarza się tak, że moja kadra wyciąga naszą młodzież z łóżka rano, żeby chodzili do szkoły, bo nie mamy takich problemów, jeżeli chodzi o zasadniczą szkołę zawodową. Tutaj młodzież już jest bardziej odpowiedzialna, bardziej nastawiona na cel. Oni wiedzą, że się muszą wykształcić, że na rynku jest dzisiaj tak, że jeżeli nie mamy dokumentów, nie mamy certyfikatów, to ani w Polsce, ani za granicą nikt nas nie będzie do pracy chciał. A tutaj tą pracę naprawdę wykonują wychowawcy. Oni o tą młodzież dbają, oni po nich jeżdżą do domu, oni ich odwożą do domu, oni ich pilnują, oni z nimi odrabiają lekcje. Nawet ostatnio chcieliśmy, żeby młodzież miała więcej wychowawców, więc wprowadziliśmy taki system zmianowy pracy, tak że oni mogą do późnych godzin, do godziny 18-19, bez względu na to, jak my pracujemy, do wychowawców przyjść, poskarżyć się, rozwiązywać swoje problemy życiowe, bo proszę też zauważyć, to jest młodzież, która pochodzi z różnych środowisk. Oni najczęściej, ta młodzież jest po tak traumatycznych różnego rodzaju przeżyciach, że nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy. Dla nich samo to, że ukończą już szkołę, ja się bardzo cieszę, jak ta młodzież na przykład po gimnazjum zdaje, na przykład mam sytuację w Rzeszowie, że moje fryzjerki z chówca pracy w Rzeszowie, wszystkie gremialnie wybierały się teraz już do liceum, nie do technikum, nie do zawodów, tylko do liceum i tam będą kontynuowały naukę. Gro naszej młodzieży zaczyna rozumieć, że żeby przetrwać w dzisiejszym świecie, musi mieć wielorakie, wszechstronne wykształcenie. Tak to wygląda. Staramy się robić wszystko, żeby ich wykształcenie powodowało potem ich zatrudnialność. Jeżeli ja mogę dodać, to ta zmiana tych uczniów, którzy przychodzą do nas na przykład do klasy pierwszej gimnazjum, naprawdę ten, kto przychodzi, uczeń, który jest w pierwszej klasie gimnazjum, a w trzeciej, to jest naprawdę niebo i ziemia. Mamy wiele takich przykładów. Ja nawet czasami mówię, że mamy wiele sukcesów dydaktycznych i edukacyjnych, bo uczniowie, którzy byli przyszli, no dlaczego przyszli? Dlatego, że nie rokowali nadziei na ukończenie szkoły w trybie młodzieżowym. Zaczęli chodzić do nas. We współpracy, jak mówię, tu pani komendant ma najbardziej rację, że bez współpracy i bez pracy wychowawców OHP, no wiele rzeczy by się na pewno nie udało. Ale mówię, oni w trzeciej klasie kończą, często idą do zawodowego oczywiście, ale też część jest taka, która idzie do liceum, kończy
te licea ogólnokształcące idą dalej na studia. I my o nich nie mówimy. I jest wiele takich przykładów, że przyszedł, był niedobry, makabryczny, niczego nie umiał, nie umiał się dostosować. Nie umiał czasami czytać, prawda, pani dyrektor? Pewnie, liczyć. A dzisiaj są na studiach. Może to nie jest tak nagminne, ale trzeba też pamiętać o tym, że te dzieci gdzieś tam zagubione wcześniej odnajdują tutaj drogę i stają się takimi pełnowartościowymi członkami społeczeństwa. I to jest bardzo ważne. Chociażby z tego względu na pewno takie szkoły takie organizacje powinny istnieć i nawzajem się wspieramy dzięki, bez wsparcia jednej i drugiej strony, bez wzajemnej współpracy, na pewno by się to nie udało, nie oszukujmy się. Tu pani dobrze mówi, że często faktycznie wychowawcy wyciągają ich z łóżek i że to przystosowanie ich, jakby poniekąd zmuszenie, żeby oni chcieli chodzić do tej szkoły, to też jest olbrzymia praca, tego nie widać na co dzień, to nie jest jakby nigdzie zapisane, a to jest codziennością po prostu. Żeby im się chciało żeby chcieć, im się chciało chcieć. Na tym polega. Ale to jest najważniejsze, że im się po pewnym czasie zaczyna chcieć. Przyzwyczajają się, a poza tym, no nie chcę tutaj akurat nie siebie chwalić, ale nauczyciele w mojej szkole też są, mają troszeczkę inne podejście do tych uczniów, starają się zrozumieć ich problemy, ich potrzeby, to wsparcie i żeby ta nauka, żeby ten proces edukacyjny, żeby to wsparcie było takie motywujące, a nie takie negatywne. Chciałam Państwu jeszcze powiedzieć przy okazji, że oprócz działań dydaktyczno-takich wychowawczych my prowadzimy bardzo rozbudowaną tutaj siatkę takich zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć sportowo-rekreacyjnych. Nasza młodzież uczestniczy w różnego rodzaju zawodach, więc uczymy ich rywalizować ze sobą. Uczymy ich też nie poddawać się, bo nie sztuką jest od razu zrezygnować, kiedy nam się za pierwszym razem nie udało. Uczymy się ich walczyć, no bo taki jest ten świat. Z jednej strony zbudowaliśmy sobie takie społeczeństwo, bo o tym coraz głośniej się mówi, coraz więcej artykułów na ten temat, coraz więcej badań. Społeczeństwo młodych ludzi, którzy są tak naprawdę roszczeniowi w jakiś sposób, którzy dostali wszystko na tacy. Mamy do czynienia z takimi sytuacjami. Ostatnio parę takich artykułów i w internecie, i w różnych gazetach. Społeczeństwo nazwane ja, społeczeństwo nazwane klapkami. Świadczy to o tym, że na przykład w korporacjach na stanowiska menedżerów pojawiają się młodzi ludzie, którzy przychodzą w klapkach na znak protestu. To są ludzie czasami bardzo dobrze wyszkoleni, wykształceni, znający kilka języków obcych, ale patrzący tylko na swoje dobro. Takie mamy społeczeństwo. A tutaj mamy znowu inne zatknięcie. Czasami ktoś by nie uwierzył, że w XXI wieku, gdzie naprawdę mamy dostęp do wszystkiego, począwszy od jedzenia, kolokwialnie rzecz ujmując, po różne inne dobra tego świata i po ubrania, których na przykład kiedyś nie było. My mamy do czynienia z młodzieżą, która nie ma co na siebie włożyć, która ma na sobie te jedne buty, które się rozpadają, jedyne, która nie potrafi o siebie zadbać, która nie wie, co to higiena, która nie umiała nigdy ścielić łóżek, ba. Nawet miałam taki przykład w ubiegłym roku w Iwończu, kiedy okazało się, że dwójka rodzeństwa pojawiła się gdzieś tam z dalekich Bieszczad i oni nigdy nie spali w łóżku. Bo było ich w domu ileś tam dzieci i ta młodzież, te dzieci spały gdzieś tam na sianie. Także różne są sytuacje, powiem Państwu, czasami wydaje mi się, że już nie jest w stanie mnie nic zadziwić, aczkolwiek takie sytuacje też się zdarzają. Gdyby nie wspólna chęć działania, gdyby nie to, że niesiemy pomoc i zarówno jak i szkoły, jak i nauczyciele, jak i nasi wychowawcy, jak i cała kadra, bo przecież ta młodzież jest objęta nie tylko tak naprawdę działaniami szkolnymi, tak. Działaniami wychowawczymi, ale także działaniami związanymi z rynkiem pracy. Bo my naszą młodzież w OHP dodatkowo jeszcze przeszkalamy, jak tylko nam się uda. My przez cały czas śledzimy, czym oni się interesują, czyli gdzie tak naprawdę się nadają. My też staramy się kształcić młodzież w naszych chówcach, w naszych ośrodkach pod konkretne potrzeby rynku pracy. Żeby mieć tą świadomość, że nie tylko kształcimy, ale jeszcze gwarantujemy w jakiś sposób im zatrudnienie w przyszłości. Bo tak jak zawsze mówię na targach pracy, nie sztuką jest stworzyć społeczeństwo, które będzie miało wyższe wykształcenie. Sztuka stworzyć w tym społeczeństwie taką świadomość, że bez piekarzy, bez cykliniarzy, bez cukierników, bez rzeźników my istnieć nie będziemy, bo jak będziemy mieć samych magistrów socjologii lub też innych dziwnych kierunków teraz namnożonych, to potem się okaże, że nie ma do kogo odnieść buta, a się rozwadziły albo odleciał nam obcas, nie ma gdzie czego kupić, nie ma gdzie czego zamówić. I też cały czas o tym mówimy, że to kształcenie zawodowe jest słabo promowane, że w jakiś sposób wstydliwym jest to, że ktoś na przykład chce być kucharzem, a można być najlepszym kucharzem na świecie. Zresztą teraz najmocniejsze programy od Masterchefa przez wszystkie inne było o tym, że wcale nie trzeba mieć wyższego wykształcenia, żeby naprawdę zrobić wielką karierę. I w tym kierunku też powinniśmy zacząć oddziaływać. Bardzo często się zdarza tak, że w rodzinach bardzo wykształconych, gdzie są profesorowie, prawnicy i tak dalej, nagle syn mówi: tato, ale ja chcę być kucharzem.
I wtedy jest to oburzenie powszechne i rodzice nie potrafią się z tym faktem pogodzić. I potem okazuje się, że taki kucharz, który bywał na całym świecie, który zna wszelkie możliwe kuchnie, jest najlepszym szefem kuchni w Polsce albo za granicą. Więc nie zabraniajmy ludziom realizować tak naprawdę swoich marzeń. Pokazujmy im, jak to naprawdę wygląda i nie bójmy się mówić o tym, że wyższe wykształcenie dzisiaj absolutnie nie gwarantuje zatrudnienia, bo liczą się też cechy charakteru. Ja też muszę powiedzieć, bo tak zaczynam przeskakiwać, ale to jest dla mnie też istotne. Nie liczy się dla nas do końca wykształcenie, bo my też szukając pracowników patrzymy też na jego cechy charakteru. Bo jeżeli młody człowiek, który ma 20 parę lat, skończył powiedzmy socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, przychodzi do mnie i mówi, że on na dzień dobry musi zarobić 2,5 tysiące do ręki, no to ja muszę podziękować od razu, bo wiem, że mam człowieka, który nie będzie wykonywał pracy, a praca u nas jest bardzo trudna i niewiele opłacalna. I to też muszę tutaj dodać, bo praca jest ciężka, my pracujemy czasami 24 na dobę. Bo my mamy uczniów, którzy mają różnego rodzaju problemy, bo czasami uczniowie dzwonią do nas na prywatne telefony i wychowawcy też z tychże telefonów oddzwaniają i też załatwiają, też uspokajają, próbują rozwiązać różnego rodzaju problemy. I tak ta praca wygląda po ochotniczokówce pracy. Mhm. Jeszcze mi zadała pytanie, jak by Pani oceniła te ostatnie całe 55 lat ochotniczokówce pracy? Nie, na świecie. I jeszcze jakby ten... To, co było, jak to się zmieniło w przeciągu lat, co było kiedyś, teraz, jakie są, nie wiem, innowacyjne rzeczy wprowadzone, jak to teraz wygląda, jak kiedyś? Powiem tak, mówiąc o 55 latach działalności ochotniczych chłopców pracy, muszę wspomnieć też o wcześniejszej historii. Bo w 1936 roku Ignacy Mościcki utworzył junackie chłopce pracy po to, żeby nastąpił wzrost gospodarczy. Potem to się przekształcało w różny sposób, aż do 1958 roku, kiedy te ochotnicze chłopce pracy już zostały faktycznie dekretem powołane. Ale nie mówię na przykład się głośno o tym, bo te ochotnicze chłopce pracy czasami jeszcze, już nie tak często, jak pamiętam, 3 lata temu są postrzegane jako taki relikt postkomunistyczny. W junackich obozach pracy po II wojnie światowej pracował na przykład Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Gro różnych ludzi, którzy potem stawali się bardzo osobami sławnymi. Czyli taki akurat przykład, bo już jest taki dla mnie bardzo prestiżowy. Ochotnicze chłopce pracy zmieniały się w zależności od czasów, kiedy funkcjonowały. Znaczy mieliśmy ustrój wcześniej PRL-owski, więc te obozy wyglądały, te chłopce wyglądały inaczej, inaczej kształciły, inaczej wyglądała nauka, inaczej to wszystko funkcjonowało. Dzisiaj ja pracuję akurat w ochotniczych chłopcach pracy od 3 lat i muszę powiedzieć, że ta firma stała się bardzo nowoczesną jednostką, która w bardzo wieloraki sposób proponuje różne rozwiązania, począwszy od kształcenia, skończywszy na rynku pracy, o szkoleniach różnego rodzaju, to już nawet nie wspominam. Oprócz pierwszej działalności, którą mamy, czyli kształcenie, wychowanie dla młodzieży, ten system opiekuńczy, gdzie młodzież może ukończyć szkoły, gdzie może zdobyć zawód, mamy działalność związaną z rynkiem pracy, czyli tutaj mamy akurat na Podkarpaciu 4 centra edukacji pracy młodzieży, które dzielą się na różne jednostki, nie będę Państwu wymieniał, bo to struktura nasza jest dosyć skomplikowana. Jeżeli Państwo potrzebujecie, tutaj też mamy taką rozpiskę. Te centra zajmują się od poszukiwania ofert pracy i w Polsce, za granicą, poprzez doradztwo zawodowe, poprzez różnego rodzaju szkolenia, proponuję różnego rodzaju zajęcia. My pracujemy na przykład także w więzieniach. Tutaj prowadzimy różnego rodzaju zajęcia z aktywnego poszukiwania pracy. Tak naprawdę sprawdzamy też przede wszystkim predyspozycję tych ludzi, bo to nie sztuka znaleźć pracy, nie wiedząc. Czasami jest tak, że ktoś chciałby pracować w danym zawodzie, ale nie ma do tego predyspozycji. Więc staramy się uzmysłowić tym osobom, że powinny jednak albo kształcić, albo dokształcać w zupełnie innej ścieżce, bo tutaj mają talent i niekoniecznie w tej drugiej stronie. Sami Państwo obserwujecie różne programy typu Voice of Poland albo różne inne tego typu rzeczy. Pojawiają się ludzie, którzy świetnie śpiewają, ale pojawiają się tacy, którzy bardzo chcieliby śpiewać i niekoniecznie da się ich słuchać. I my dokładnie robimy to samo. Jeżeli nie jesteś w stanie sprawdzić się w tej dziedzinie, może powinieneś pójść w drugim kierunku. Dodatkowo dochodzą też działania związane ze szkoleniami. My mamy bardzo rozległą
taką siatkę, powiedziałabym nawet, szkolnictwa, bo oprócz tego, że mamy rejonowe siatki szkolne zawodowego młodzieży, które proponują przeróżnego rodzaju szkolenia, tak w projekcie, który od 4 lat u nas funkcjonuje, OHP jako realizator usług rynku pracy, powstały ośrodki szkolenia zawodowego, które już w ramach FS-u proponują także szkolenia już stricte pod rynek pracy, bo tutaj gwarantujemy zatrudnienie, szkoląc poszczególnych ludzi. Tak, oczywiście bezpłatnie te kursy się odbywają w Roszynach, tutaj też za bardzo niewielką opłatą proponujemy różnego rodzaju kursy, też potrzebne wielu osobom, począwszy od bukieciarstwa, skończywszy na kursach pedagogicznych, poprzez operatorów wózków jezdniowych i różnego rodzaju szkolenia. Do tego dochodzą też działania związane z Europejskim Funduszem Społecznym. Tutaj my realizujemy mnóstwo od 2004 roku projektów systemowych i tutaj proponujemy młodzieży, bo tutaj wiadomo, że każda edycja takiego projektu jest skierowana do innej grupy młodzieży, aczkolwiek zawsze tej zagrożonej wykluczeniem społecznym, zajęcia przeróżnego rodzaju, od wsparcia psychologicznego, od zajęć wyrównawczych, gdy ma młodzież problemy w szkole, poprzez kursy prawa jazdy, poprzez kursy ECDL-a, czyli przeróżnych kursów komputerowych, przez też kursy już zawodowe, takie stricte, które też młodzież chce, bo my oczywiście najpierw mamy rozeznanie, pytamy ich, w jakich kursach chcieliby uczestniczyć i potem oni te kursy z powodzeniem kończą. No ostatnio z kursami prawa jazdy, to wiadomo, że sytuacja jest skomplikowana, zdawalność jest dosyć niewielka, no ale też przejść przez kursy, zwłaszcza przez kurs prawa jazdy, jeżeli chodzi o teorię, jest od 1 stycznia ciężko i o tym się mówi powszechnie, bo już kursy już jazdy są no, łatwiejsze. Śmialiśmy się ostatnio, że przez teorię to pewnie już nie jeden teraz posiadacz prawa jazdy mógłby dzisiaj nie przejść. Wyłączę sprzęt i teraz na luzie rozmawiamy.